Boże, nie może go zapuść. Po cholerę, co tyle czasu się dzieje? No gdzie oni czekali na zatwierdzony wynik gonitwy. Ta na trybunie. Sol Pirat Impact poprawia Nonet i lokuje się na drugiej pozycji. Trzecia Mirabella del Sol, następnie Impact Pirat. Nadal Fly Cossack, Nonet, Mirabella del Sol, Web Web z Impactem i Pirat. I wejście na prostą finiszową. Fly Cossack po zewnętrznej, Nonet w środku, Mirabella del Sol. Na czele stawki już jest Nonet, 450 metrów do celownika, Nonet, Impact, Mirabella del Sol. Nonet wygrywa, proszę Państwa, finiszuje znakomicie na około 250 metrów przed celownikiem, jest pierwszy zdecydowanie. To jest Nonet, Impact, finiszuje Pirat, Nonet wygrywa tą bitwę, jak chce, jest niezagrożona, tam walka o drugą pozycję i Pirat wyprzedza Impacta. Nonet wygrywa, nagroda niepołowa, Pirat jest drugi, trzecia Mirabella del Sol, następnie Impact i Fly Cossack. Bardzo dobry. Cała sekundę kontrolę konduktoru. 3 minuty 17 sekund 80 kwiat 22,8, 36,9, 36,5, 33,8, 34,9, 32,9 sekundy. Proszę Państwa, zwycięzcą nagrody Michałowa jest Ogier Nonet, hodowli i własności Stadiny Tersk. Trenuje go Józef Siwonia, a dosiadał jockey Piotr Krowicki. A konia, proszę Państwa, dekorować będzie pani Urszula Białowok, hodowca Stadiny Koni w Michałowie, w towarzystwie pana Włodzimierza Bąkowskiego, dyrektora oddziału totalizatora sportowego wyścigi konne Służewiec. Mało.
idziemy? No. Koniec tragedii. Prawie no, różnie może, zobacz. Robimy zdjęcie z koniem. Proszę Państwa, orzeczenie Komisji Technicznej nr 65 dnia 14 października 2014 roku. W dniu 14 października bieżącego roku po modlitwie nr 4 Sylwester Bagiński, pobożący zaprzęgie nr 4, zgłosił protest przeciwko Wiktorowi Mikrzy, pobożącemu zaprzęgie nr 6. Przedaż na prostej dziedziczowie przeszkadzał o Komisja Techniczna w wyniku własnych obserwacji po analizie zapisania rządowego gonitwy i po przesłuchaniu obydwu powożących protest oddaliła, nie stwierdzając faktu przeszkadzania. Uzasadnienie: Komisja Techniczna odrzuciła protest Sylwestra Bagińskiego, gdyż nie stwierdziła faktu przeszkadzania do nakątnej dziedziczowej przez Wiktor i Jarmiszowy. Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej od dnia doręczenia wraz z uzasadnieniem. Bardzo się gratuluję, bo to jest miła sytuacja. Dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. My też chcemy zdjęcia.